Dzień dobry, niedziela 17 marca. U nas pięknie na dworze, powiem wam. Błękitne niebo, jakieś obłoczki, chmurki sobie tam gdzieś latają, ale naprawdę jest ładnie. W miarę ciepło. Jak spojrzymy na termometr, to widać niecałe 8 stopni Celsjusza, więc jest ok. Tu już śniadanie późne, ale jest przygotowane, proszę bardzo, dzisiaj na bogato. Jajecznica, zieleninka i sałatka, którą przygotowała Marzenka. Przepis na tą sałatkę u nas znajdziecie. To jest sałatka z pomidora, cebuli, ogórka, dobrze mówię? No tu akurat nie ma ogórka. Akurat nie ma w tej wersji, tylko jest cebula i pomidor, tak? No i śmietana. Przyprawy, pycha, powiem wam. Do tego chleb z masłem, rewelacja, nic lepszego być nie może. Także ja się biorę za takie późne śniadanie. A czemu późne? No raz, że późno wstałem, a dwa, słuchajcie, już była akcja. Akcja łapania George'a, bo George coś dzisiaj nie chciał współpracować przy lekach. No i trzeba było go niestety gonić. No, tak to jest. George już tu sobie leży, balansuje. Ale powiem wam, dwa razy mi uciekł tam do sypialni pod łóżko. Trzeba go było stamtąd po prostu, że tak powiem. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby na złość się nie zlał w sypialni. I to takie było, wiecie, perfidne. Po prostu stanął przy zasłonach i się wysikał. No. Taki George. Ale dobra, lek jest zapodany. Rupert sobie balansuje. Marzenka coś tam gdzieś szyje w tle. Ja teraz się biorę za śniadanie. A tu jeszcze, słuchajcie, do kawy będą dzisiaj ptysie. Przepis już się pojawił. Na pyszne domowe ptysie. Te już są lekko przesuszone, ale myślę, że ze śmietaną będą idealne. Także potem jak będzie kawka, to będzie taki ptyś do tego. Dobra. To ja biorę się za śniadanie. Wam życzę miłej niedzieli, miłego dnia i widzimy się później. Przepis już jest na ptysie. Tak jak było powiedziane, tak też się stało. Piękny ptyś przygotowany, opruszony cukrem, pudrem, bita śmietana, do tego kawka. Bardzo ładnie się prezentuje na tym zestawie. A to jest, słuchajcie, talerzyk i kubek przywieziony ze Szczyrku. Także coś takiego za chwilę wpadnie. Tu jeszcze są te ptysie w wersji sauté. A tu już się przygotowuje kolejny składnik, mianowicie brokuł, do kolejnego przepisu na pyszną sałatkę. Także on jeszcze trochę musi tutaj być w tym garze. W garze na parze się robi. Teraz będzie kawka i potem działamy dalej, bo dzisiaj jeszcze wam tego nie mówiłem, ale nagrywamy dla was kolejny przepis na pyszną domową sałatkę z brokułem. Nie tylko z brokułem. Także biorę się za kawę. No niestety, słuchajcie, ale dzisiaj nagranie nam nie siadło całkowicie. I tak się chyba pierwszy raz zdarzyło, nie? Małe problemy techniczne wynikły. No i trudno, musimy nagrać jutro dla was sałatkę. Na całe szczęście ona się dopiero pojawi w przyszłym tygodniu, więc spoko, damy radę. Ale pierwszy raz nam tak się stało, że wszystko się posypało, że się tak wyrażę. I to nie związanego ze sałatką, tylko z samym sprzętem. Więc trzeba było przełożyć to na jutro, to nagranie. A my teraz się wybieramy, jedziemy do Katowic. Między innymi na jarmark wielkanocny. Ciekawe, jak będzie wyglądało. Może kupimy jakieś fajne bazie. Może kupimy jakiś fajny wieniec na stół, nie? I coś tam ciekawego pokażemy. Także jedziemy na jarmark. Chciałem powiedzieć, no dobrze, wielkanocny do Katowic. My już w drodze i popatrzcie, jaka u nas piękna pogoda. Wy piszecie, że u was pada deszcz, jest zimno, brzydko. No u nas jest chłodno, ale jest pięknie, nie można powiedzieć. Ładne słońce, wielki Marek. No my jedziemy i niektórzy już piszą, ale nie zapomnij kupić sobie kubka. Nie, słuchajcie, gdyby było coś fajnego, to wiadomo, nie, że może wpaść. Ale tak specjalnie, żeby jechać po kubek, to wiadomo, że się nie jedzie po kubeczek. Natomiast, no, bazie jak najbardziej i jeszcze jakiś wieniec. W tamtym roku mieliśmy na stole, bardzo piękny, zresztą widzieliście go, jest teraz tam w mieszkaniu. Wstawiony ze świecą, ładnie się prezentuje. Może coś będzie u naszej pani, tylko że gotóweczkę trzeba mieć. Także, wiecie, człowiek musi być zabezpieczony. No, jeszcze jakiś obiadek wpadnie mi w międzyczasie. Może najpierw wystartujemy od obiadu, co? Bo już która? Trzecia. Będziemy na miejscu, to czwarta. Także nie wiem, czy pójdziemy w jakieś stałe miejsce, czy coś nowego. Zależy, jaka będzie sytuacja, nie wiadomo. Także. Przyjechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w Katowicach. Powiem wam, wieje niesamowicie, 9 stopni, ale wiatr robi swoje. Także czapęce za chwilę wpadnie na głowę. Po to, żeby ochronić moje zatoki.
Aha, tu jest, dobra. Słyszało? I powiem wam, że trafiliśmy na parking, na którym już nie mieliśmy okazji parkować chyba z rok może, nie? Nawet coś takiego. Trzeba było przesunąć. Tak, to się przesunie potem tą gumę. No. Także tu pięknie, powiem wam, odnawiają budynki starej kopalni. Szyb już dawno odnowiony. Muzeum Śląskie. To była ruina kiedyś, a teraz już widać, że coś tu się dzieje, coś tu było nowego powstanie. Nowe osiedla się budują jedno za drugim. Także widać, że teren kopalni w pełni jest zagospodarowany. Dobra, idziemy. Marzenka prowadzi, jak to Marzenka. Dotarliśmy na miejsce. 8 stolików. Już dawno tu nie byliśmy, nie? Bardzo dawno. Na obiedzie to w tamtym roku. Bardzo dawno. Na śniadaniu też jakiś czas temu już. No w tym roku jeszcze nie. No, teraz cały czas jemy już tam. Kiedy robiliśmy paszport? W tamtym roku byliśmy. Nie, przed no. No, to wtedy byliśmy, zbija się na śniadaniu tu. Ale naprawdę, chyba sobie wezmę jakiś rosół zapodam, bo tak zmarzłam. W sumie ubrałam się odpowiednio niby, ale... Bo wiatr jest chłodny. Dobra. Za chwilę coś tu wpadnie, zupy, barszcz lub rosół z kołdunami. No brzmi ciekawie. Ja chyba w to wejdę. Zupa, krem, nie. Chyba w to wejdę. Barszcz z kołdunami, no powiem wam. A na drugie danie nie wiem co wpadnie, ale wybór jak widać jest dosyć bogaty. Dobra, to zamawiamy napoje. No dajesz. Kompocik, nie wiem jaki smak nawet. Ja stawiam na truskawkę, taki jakiś kolor. Nie, zobaczymy. I co? No taki kolor trój jakby z truskawki był. I podobnie. No i wielki Ale to Marek. Na pewno jest mieszanka różnych. Dobra. Wiśnia? Nie. Śliwka? Truskawka jest na pewno. Ma taki posmak, no. I w ogóle może ten kolor jabłko. Od razu mi się tak skojarzył. Może jabłko też tu dołoży. Bardzo dobry. A teraz czekamy na zupy. Ja zamówiłem barszcz z kołdunami. A Marzenka z Michasią. Nie, ja bardzo nie typowo. Rosołe. Proszę bardzo, jest i barszczyk z kołdunami. Tak się prezentują. No, pytanie jak smakują. Bardzo ładnie. U Marzenki rosołek. Klasyk. Nie dasz? Ja słuchaj, teraz spróbuję barszczyku. Bardzo dobry, słodziutki jak domowe. Ojej. Ty, chodź, się rozpływał, słuchajcie, w ustach jak ten barszczyk. Dobra, bierz kołduna. Kołdun? Ile tych kołdunów? Chyba z 6. 6 kołdunów, no okej. Dobra. Dobra, dawaj. No i widzicie. A teraz jeszcze będę kapnąć tą moją białą bluzę. Bardzo dobre. Bo akurat ten barszczyk do tej białej bluzy to powiem wam średnie połączenie, ale pychota. O to chodziło. Smaczne. No i tak się prezentuje domowy śląski, prawie że obiad. Rolada, klucki, dużo sosu, czyli zołzy. Do tego kapustę czerwoną. A u Marzenki? Pyszne, zasmażane buraczki. I jabłko zapiekane w winie z żurawiną. Muszę spróbować tego jabłka potem. Naprawdę. Jestem bardzo ciekawy. Ja chyba od razu to zrobię. Całe, wydrylowane i zapiekane, mięciutkie. Dobra, ciepłe. Dobra, to Marzenka będzie zajadała taki obiad. My z Miaśką mamy rolady i modre kluski. Tak, jakie rolady. Modre kluski? Ty mi już chyba z głodu. Kapusta smacznego. Bardzo duża, no. Słuchajcie, prawie jak telefon, no. Pięknie to wygląda. Powiem tak, obiad był pyszny. Przepyszny. Rolatka po prostu idealnie. Dużo farszu. Na jedzenie na maksa. Ale powiem wam, że to jabłko od Marzenki. No ja się przyznam, Marzena go całego nie zjadła, więc ja go zjem, ale jak ono jest dobre to jabłko. W winie z żurawiną. Ja mam taki zdrowy przepisik na takie jabłko, powiem wam, to wchodzi samo. Pychota, mięciutkie, słodziutkie, czuć tą żurawinę, to winko pycha. No to chyba musi być konkretnie też jakaś odmiana jabłka. No jabłko bym zrobił kwaśne i słodkie wino. No, dobre połączenie też żurawinka, powiem pychota, także... Ja jeszcze biorę się za jabłko, no i co? Jako deserek. O. Jako deserek, a potem idziemy na jarmark. Czy będzie jakiś kubek? Tego nikt nie wie. Dotarliśmy na rynek w Katowicach. Jarmark tak się prezentuje, dokładnie tak samo jak na święta Bożego Narodzenia. Nieco mniejszy,
ale mniejszy między innymi o atrakcje, ponieważ tam, gdzie jest teatr, stało duże koło, a tu było mniejsze, a teraz jest tylko to małe koło. Natomiast ilość straganów, jak widać, jest dosyć duża. Tu widzimy od tyłu, także teraz idziemy na jarmark, zobaczyć co i jak. Zaczynamy od dekoracji zajęczych. Przyjaciele George'a i Rupcia. Odsłonie z siana zrobionego. O, tu marzenki. No, ładne. Ale to chyba maszynowe coś. Są takie zazdrostki, nie? Ale też myślę, że to jest... Ale wybór duży. Tu jest chyba bardziej, tak. No, jaka ładna poszewka, nie? O, te takie kurczaczki, kulki. No zobacz, właśnie myślałam, żeby zrobić też coś takiego na koszyczek. Z materiałem? Nie, no z materiałem jeszcze nie, bo to... Ale w sumie mam maszynę, mogłabym sobie, nie? Wszyć. Wszyć, no. No bardzo ładne serwety różnego rodzaju. A tam za chwilę idziemy zobaczyć właśnie to, co zawsze kupujemy, czyli te dekoracje. Proszę bardzo, bacie różnej długości, ale jakichś takich bardzo wysokich nie ma. Tu mamy takie palmy ładne. Czosnek, jak Marzenka kiedyś mówiła, lawenda. Ale nie ma wieńców takich, które były w tamtym roku. Są tylko w takiej wersji. Ale zaraz dopytamy co i jak. No bo nie, a tym się kojarzy właśnie z dzieciństwem. Coś takiego zawsze na święta się u nas stawiało. No nie ma, szczerze mówiąc. O, tu takie wysokie są bazie. Ładnie, nie? A czemu? Decyzja zapada, że przyjedziemy, słuchajcie, w przyszłym tygodniu. Bo nie ma dżemu. Jej. Bo nie ma dżemu. Nastawieni byliśmy. Ja byłam nastawiona, że kupię palmę. Nie no, palmy można kupić, bo są. Tak? Tak, palmy były. No, ale nie to było właśnie, bo tego pani mówi, że będzie to sama poniedziałek, wtorek i tak dalej. No to proszę w tygodniu przyjechać, więc chyba będzie mobilizacja, co Marek? Pewnie, że no, przyjedziemy. W tygodniu przyjedziemy. Ale tak, koło małe jest, obracamy się. Ale jest. Dużego nie ma. No nie ma, już pokazywałem, że nie ma. Ale nie, powiem wam, że od środka trochę mniejszy jarmark niż na Wilka. Na no dużo mniejszy, bo tutaj słuchajcie, stanęła, zawsze stoi choinka duża, ona też wypełnia sporo i te różne. Ale nie, tam... tu zawsze była gastronomia, słuchajcie, po tej stronie była gastronomia, a tam było połowa gastronomii. No bo tutaj tak, na Grzańce, na tak, troszeczkę mniejszy, ale są też takie budki z animacjami takimi, wiecie, no zajączkowymi. Trochę jest dekoracji, jest gdzie sobie fotę strzelić, także jest fajnie. No a co do dekoracji, proszę bardzo. Proszę bardzo, mamy takie scenki porobione, zajączkowe, zajączkowe. Tu mamy też tego typu dekoracje. No i tam są takie duże pieski, koło. O, proszę bardzo. Jak ładnie wygląda, baranki, owieczki, pieski. No, to jest właśnie coś takiego, też jest na święta Bożego Narodzenia, tylko tego dużo, dużo, dużo więcej tutaj. Oczywiście nie mogło też zabraknąć ceramiki. Bardzo ładna. Kubeczki są, proszę bardzo. Takie ładne. Jedziemy dalej pogadać, może coś ciekawego jeszcze tu wypatrzymy, tu też są, widzę, są nieco inne, nawet ze ślimakiem. No bardzo ładne rzeczy, właśnie takie są najładniejsze, powiem wam. Mydło, świece. Ja szukam Marzeny i Michasi, bo gdzieś mi, powiem wam, zaginęły w akcji, że się tak wyrażę. O, tu jeszcze widzę z kolorowo, więc tu zobaczymy, tu jakieś świeczki i inne dekoracje wielkanocne. Proszę bardzo, jakie cudeńka, babeczki świeczkowe. To widziałem na TikToku, jak coś takiego robili, właśnie ścinali. Teraz patrzę tak na to jajo, to by pasowało do naszych kuliszków, które są tam na mieszkaniu. Białe kuliszki z motylkami, takie jajo. W jakie ceny te jaja są? 30 zł. Dziękuję. No to... Mhm. Są też większe rozmiary w jajach.
Aha, tam też są w tyle duże. Aha. O, ten jest na przykład za 40. Aha, no faktycznie, jak się teraz widzę, no, teraz jak się przyjrzałem, to widać. Bardzo ładne pisanki, gęsie. Ceramiki to jeszcze też są takie ciekawe. No bardzo ładne, te świeczki też są ładne. Oczywiście nie może też zabraknąć baranków cukrowych, różnego rodzaju marcypanowych, pierniczkowych jajeczek i innych takich dekoracji. O, tu ładne baranki z marcepanu akurat. Powiem tak, dużo mniejszy jarmark, nie? Dużo mniej atrakcji, dużo mniej stoisk. No fajnie przyjść. Trochę handmade'u jest widać, takich ręcznych, takiego rękodzieła. Chociaż powiem wam, serwetki, co Marzenka oglądała, jak się okazało. No. Meteczki. Tam na metce PRC wyprodukowano. No ale wiadomo, nie? No wiesz co. Czy coś takiego, RCP, PRC. Dobra. Czyli wiadomo, Republic of... Czyli wiadomo. Dobra. Idziemy, zbieramy się do auta i widzimy się w drodze do domu. My w domu już od dłuższego czasu, powiem wam, już wszystkie, no, wiadomości różne pozaliczane. Teraz czas na kolację. I słuchajcie, miały być tysie, ale nie ze śmietaną, tylko miały być z serkiem i tym, łososiem. Ale tam jest na mieszkaniu łosoś. Jutro bierzemy serek, chyba też jest. Bierzemy tysie. Pleniczka tam, wiesz? I będzie pyszne śniadanie jutro, słuchajcie, w zupełnie innej odsłonie. To będzie taki wow. A na kolacie... Szałot! Jaka malutka Marzenka. I frankfurterki z szynki. Tak, sałatka już przygotowana. Niektórzy gdzieś tam pisali, że cóż to za odkrycie, żadne odkrycie. No, czy ktoś, słuchajcie, mówi o odkryciach, odkryłeś. Naprawdę. Niektórzy, to niektórych tak bolą cztery literki, że już nie wiedzą, co napisać. Nie wiem, bo piszą, że myśmy mówili, że to jest odkrycie. Jakie odkrycie? Ja wam powiem, po tej sałacie nic nie boli. Ja będę miał za niedługo 46 lat. I a, to ty znam od dobrych 40. Także słuchajcie, u nas każdy przepis to nie jest absolutnie odkrycie. Tu nikt nie odkrywa Ameryki. Tu są stare przepisy, wiekowe przepisy. Tu nie ma kuchni fancy, jancy i różnej takiej, wiecie. To różne przepisy, Marek. Ale my mamy stare przepisy. Przepisy, które są niekiedy starsze od nas. No sałata to na pewno jest starsza od nas. Ptysie nie wiem, ale chyba też. Są różnego rodzaju sałatki czasu. Ale co to za dobrze, że sałatka warstwowa, to też nie odkrycie przecież. Z tradycją typu szałot, nie? Ale to też jest jakby taki szałot, jaki się u nas zawsze w domu robiło od dziecka. No niektórzy tu inne rzeczy dodają. Tak, niektórzy na przykład nie dodają groszku, tylko wolą kukurydzę. I tak sobie zmodyfikowali to. No i to jest ich wybór, bo tak lubią, tak mówią. Dobra, nie ma co, słuchajcie, jak to się mówi. Jednych bolidę, drugich nie bolidę, a życie tak się kręci po swojemu. A ja, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że jutro przerwał mi, także jutro będzie przepis na sałatkę, ale dzisiaj, słuchajcie, jest dyskusja, bo jak się okazało, mamy tu fanów, albo fanki bardziej, Tańce z Gwiazdami, no i mamy też fanów Sanatorium Miłości. No i co teraz? Mamy na szczęście dwa telewizory. Mamy dwa telewizory, każdy się przeprowadzi do swojego pokoju i będzie oglądał swoje. Nie, na całe szczęście, bo teraz jest Taniec z Gwiazdami o 20, nie? A 21.20, jak się nie mylę, jest Sanatorium Miłości. Czyli ja jeszcze muszę zdążyć popracować. Jedno się skończy. Tak, ja też, słuchajcie, muszę zrobić kolację, zrobić i zjeść. A potem jeszcze będę przerabiał przepis, który jutro pojawi się na shortach. No. Bo tam się mi niestety minuta 27 nie zmieści i wszystko, co najlepsze, muszę usunąć, wyjdzie całe te dyskusje i tak dalej, pukania się i tak dalej. No. A tu, jak widać, sałatka, frankfurterki już się powoli robią. Do tego oczywiście będzie chrzanik bardzo dobry. Właśnie, chrzan. A Marzenka jeszcze, widzę, będzie męczyła sałatkę ze śniadania. Tak jest. Na naszym profilu. Tak, akurat się nie nagrało, co Marzenka na początku mówiła. Przepis na domowy chrzanik jest, tak? Zapodajesz? To jest kuchny. Tak, zapodaję. Rewelacyjna kombucha. Ostatnio jak Marek to otworzył. Pyszne to jest. To nie jest w moim stylu. Po prostu taki. Ale co ty mi robisz? Jak ja to otworzę, teraz to na suficie będziesz miała.
A bo to jest gazowane. To jest gazowane, no naturalnie ten chyba. Ten ferment. To jest, nie jest... Tamta była dobra. Ona była chyba truskawkowa czy coś takiego. Kombujito to jest. Kombujito. Ale coś mojito z kombuczą. Kombujito. Oj, sałatka plus kombujito. To będzie, wiecie tam co za rogiem jest. Kiblojito. Kiblojito. Dobra, kończymy te wakacje. Bierzemy się za kolację. Cóż za rymy. Naprawdę, Marek? Nie, nie, coś tu się dzieje, nie tak powiem wam. W ogóle 19 idę do fryzjera na dzień przed urodzinami i nie wiem, czy się na łyso nie ogolić. Ale naprawdę, mógłbyś zaszaleć, wiesz? Łysy Marek, to by było coś się kurwa.